Cześć, dobry wieczór. Etap 7 Giro d'Italia, etap płaski, etap sprinterski i nie ma mocnych na Caleba Ewana, który zwyciężył po raz drugi w tym Giro. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was wydarzenia na włoskim turze. No i co my tutaj mamy? Słuchajcie, mamy to, że kolejny dzień, kolejny płaski etap. To Giro jest tak sprytnie ułożone, że mamy te bardziej emocjonujące etapy górskie, etapy jakieś pagórkowate, no i poprzeplatane są etapami płaskimi. I wygląda na to, że ze względu na dużą trudność tych etapów górskich i na paskudną pogodę, która panuje we wczesnej fazie wyścigu, no kolarze ewidentnie te płaskie etapy traktują może nie ulgowo, no ale tam nie idzie pełny gaz. Dzisiaj to nawet nie był pełen gaz, a kolarze przyjechali 20 minut później na metę niż zakładał harmonogram z najniższą średnią prędkością. Zawsze organizatorzy podają harmonogram z trzema średnimi prędkościami, skrajnymi i jakąś środkową. No tutaj spóźnili się kolarze 20 minut w stosunku do tej najwolniejszej, no ale nie są robotami, są ludźmi. Ostatnie dni były naprawdę bardzo, bardzo ciężkie, bardzo intensywne. To wczorajsze ściganie w deszczu musiało wszystkich kosztować bardzo wiele sił. No i stąd taki efekt. Co więcej, dzisiejszy finisz był niełatwy, mimo że to etap sprinterski, to jednak i płaski, to jednak końcówka była dość mocno zamotana. Za jednym z zakrętów czyhało takie nastromienie terenu. Wydawało się, że to będzie bardzo dobry teren dla Petera Sagana. Słowak naprawdę był znakomicie wyprowadzony przez swoich kolegów. Tutaj Maciej Bodnar i Daniel Oss zrobili rewelacyjną robotę. Wydaje mi się, że na tak dysponowanego Caleba Ewana brakłoby mu sił, ale drugie miejsce, kto wie, może było w zasięgu, natomiast Słowak uderzył w barierki. Prawdopodobnie ktoś tam go trochę zamknął, tak przynajmniej Sagan twierdzi. Do tego gdzieś jeszcze jakiś chyba niewielki defekt, albo wypadł mu buty, albo z zatrzasku, albo przeskoczył łańcuch, w każdym razie nie brał udziału w sprincie. No, co komplikuje jego walkę o cyklamenową koszulkę klasyfikacji punktowej. Ale tak jak powiedziałem, na Caleba Ewana nie było mocnych. Australijczyk z Lotto Soudal jest absolutnie poza konkurencją. Bardzo fajne zdjęcie z fotofiniszu, gdzie na fotofiniszu jest tylko sam Caleb Ewan. Wszyscy inni, Davide Cimolai, Tim Merlier, w ogóle na tę klatkę z fotofiniszu w ogóle się nie załapali. To chyba najlepiej pokazuje, jak ekstremalnie mocny na tym Giro jest Caleb Ewan. Chyba w tym momencie jest najlepszym sprinterem w stawce. Przypominam, że on był drugi na Mediolan Sanremo, najlepszy z peletonu za uciekinierem Stuyvesantem. Zatem no, chyba jest to jego forma życia. On w ogóle planuje wycofać się z Giro chwilę wcześniej, żeby pojechać Tour de France i dobrze się przygotować do Tour de France. Co więcej, on ma taki plan w tym roku, aby wygrać etapy na wszystkich trzech wielkich turach i jeżeli nic się nie popsuje, to chciałby pojechać również w Vuelta. Ciekawostką jest również to, że używa starej grupy Campagnolo, już nieprodukowanej, bo bardziej mu pasuje lepsze zestopniowanie kasety, używa kasety z mniejszą rozpiętością, za to lepiej zestopniowaną, no i widać to dodaje mu pewności siebie i jest rewelacyjny. No i tyle jeżeli chodzi o ten dzisiejszy etap. Jeżeli chodzi o cały wyścig, to niestety dzisiaj rano na starcie nie stanął kolejny zawodnik z czołówki. Domenico Pozzovivo wczoraj doznał kontuzji i nie stanął na starcie. A szkoda, no bo nawet jeżeli nie był w jakiejś super, super dyspozycji, to jednak teraz dwa dni w górach, jutro duży podjazd w środku etapu i nieco mniejszy do mety, ale znów zobaczymy, kto tam z faworytów szarpnie. No i niedziela, Campo Felice, ciężki podjazd do mety z szutrem, w ogóle bardzo trudny etap. Te dwa dni trzeba liczyć razem jako tworzące wspólną narrację. Zatem ataki, praca drużynowa,
oszczędzanie lub nieoszczędzanie sił przez kolejne drużyny i zawodników będzie miało znaczenie. Zobaczymy jak z pogodą, oby była lepsza. Tyle ja, zapraszam Was jutro, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Jeżeli możecie polecić komuś, kto interesuje się kolarstwem, to również zachęcam do tego i zapraszam do dyskusji nad sytuacją na kolejnych etapach Giro. Dzięki wielkie, cześć!